Sprawdźmy teraz, czy potrafimy dzielić większe liczby. Jako punkt startowy, żeby dzielić większe liczby, musimy przynajmniej znać tabliczkę mnożenia od 1 do przynajmniej 10, czyli od 1 razy 1 aż do 10 razy 10, co jak wiemy równa się 100. 1 razy 1, 2 razy 3 i tak dalej. Wszystkie możliwe mnożenia aż do 10 razy 10. Kiedy ja chodziłem do szkoły, uczyliśmy się aż do 12 razy 12, ale 10 razy 10 powinno wystarczyć. Chociaż jest to tylko punkt wyjściowy do rozwiązywania zadań z dzieleniem takich jak na przykład to. Powiedzmy, że chcemy podzielić 25 na 5. Mógłbym wrzucić teraz 25 jakichś przedmiotów, potem podzielić je na grupy po 5 przedmiotów w każdej grupie albo na 5 równych grup i sprawdzić, ile jest elementów w każdej grupie, ale jest szybszy sposób na wykonanie takiego dzielenia. Można zastanowić się 5 razy ile. Jest 25. 5 razy znak zapytania równa się 25. I jeżeli znacie tabliczkę mnożenia, zwłaszcza jej część dla piątki, to wiecie, że 5 razy 5 równa się 25. W takim razie, w przypadku tego dzielenia, możemy natychmiast powiedzieć, opierając się na wiedzy o mnożeniu, że piątka mieści się w 25 5 razy. I zapisujemy to w ten sposób: piątka nad pozycją jedności. Nie nad dwójką, bo ciągle dbamy o prawidłowe zapisywanie w odpowiednich pozycjach. Piątka trafia do kolumny jedności, bo 5 mieści się w 25 5 jednostek razy, albo mówiąc krócej, 5 razy. Tak samo byłoby, gdybym zapytał, ile razy 7 mieści się w 49. I znowu możemy zapytać, 7 razy ile. Możemy zamiast znaku zapytania wstawić tu puste miejsce. 7 razy ile równa się 49. I jeżeli znacie tabliczkę mnożenia, to wiecie, że 7 razy 7 równa się 49. I tu zapisujemy tę siódemkę. Te dwa przykłady, które właśnie zrobiliśmy, to jakaś liczba pomnożona razy samą siebie. Ale zróbmy jakiś inny przykład. Zapytajmy, ile razy dziewiątka mieści się w 54. I jeszcze raz, musimy znać tabliczkę mnożenia, żeby odpowiedzieć na to pytanie. 9 razy co równa się 54? Czasem, jeżeli nie pamiętacie takiego mnożenia, to możecie wykorzystać to, co pamiętacie. Pamiętacie na przykład, że 9 razy 5 równa się 45. Sprawdźmy, jak to dalej idzie. 9 razy 6 to będzie o 9 więcej niż 9 razy 5, czyli 54. Czyli dziewiątka mieści się w 54. 6 razy. Tak to się zaczyna. Musicie znać całą tabliczkę mnożenia. Od 1 razy 1 do 10 razy 10, przynajmniej, jeżeli chcecie rozwiązywać takie podstawowe zadania w miarę szybko. No to, jeżeli rozgrzewkę mamy już za sobą, zróbmy jakieś zadanie, które nie będzie tak do końca pasowało do tabliczki mnożenia. Powiedzmy, że chcę podzielić 43 na 3. Zauważmy, że przekracza to zakres tabliczki mnożenia 10 razy 10, a nawet 12 razy 12. E tam, policzmy coś innego. Policzmy 23 podzielone przez 3. Tutaj, jeżeli znacie tabliczkę mnożenia dla trójki, to pamiętacie, że nie ma takiej liczby w tabliczce mnożenia całkowitej, która pomnożona razy 3 da w wyniku dokładnie 23. Od razu to policzymy. 3 razy 1 równa się 3. 3 razy 2 równa się 6. Zapiszę dalej tylko wyniki. 3 razy 3 to 9. 12, 15. 18, 21, 24 i widzicie, nie ma tu liczby 23. Wśród wielokrotności trójki nie ma liczby 23. No to jak to policzyć? A no tak. Pomyślcie, jaka jest największa wielokrotność trójki, która mieści się w 23? To 21. A ile razy trójka mieści się w 21? Pamiętamy z tabliczki mnożenia, że 3 razy 7 to 21 i w takim przypadku zapisujemy, że 3 mieści się w 23 7 razy, ale nie mieści się dokładnie 7 razy, bo 7 razy 3 to 21 i w takim układzie zostaje reszta. I jeżeli wykonamy odejmowanie 23 odjąć 21, to wynikiem będzie właśnie ta reszta. 2. Możemy więc zapisać, że 23 Podzielone przez 3 równa się 7, reszta zapiszę całe słowo 2. I nie musi wcale tak być, że ta liczba mieści się dokładnie w tej. Wynik nie musi być taki ładniutki. W przyszłości nauczymy się trochę więcej o ułamkach zwykłych i ułamkach dziesiętnych, ale póki co możemy powiedzieć, że dokładnie 3 pasuje do 21 i mieści się w 21 7 razy, a do 23. Pozostaje nam jeszcze reszta 2, i w taki oto sposób możemy rozwiązywać zadania, w których wynik nie jest dokładnie wielokrotnością liczby przez którą dzielimy. Poćwiczmy trochę takie dzielenie weźmy jeszcze większe liczby. Znajdziecie w tym sposobie dzielenia pewien powtarzalny schemat. Podzielmy jakąś naprawdę dużą liczbę: 344 na 4. Jak tylko to zobaczyliście, pomyśleliście sobie, że znacie tabliczkę mnożenia do 10, może do 12, ale 4 razy 12 to 48, a tu jakaś kosmicznie duża liczba. To strasznie daleko od wiedzy, którą posiadamy o mnożeniu razy 4. Ale teraz pokażę Wam sposób na takie dzielenie, do którego wystarczy Wasza obecna wiedza o tabliczce mnożenia dla czwórki. No to jedziemy. Ile razy czwórka zmieści się w tej trójce? Tak naprawdę pytamy, ile razy czwórka zmieści się w tych 300, bo to trójka na miejscu setek, czyli 300. Ta cała liczba to 344, a nie 3 i 44, ale czwórka nie mieści się w trzech ani razu. Czwórka mieści się w trójce 0 razy. Jak 0 to 0. To jedziemy dalej. Bierzemy na warsztat 34. Ile razy czwórka mieści się w 34? I tutaj możemy skorzystać z naszej znajomości tabliczki mnożenia dla czwórki. 4. 4 razy 8 równa się 32, 4 razy 9 równa się 36. Zatem czwórka mieści się w 34, 9 razy się nie zmieści, to za dużo, bo 36 jest większe od 34. Zatem czwórka mieści się w 34 8 razy. Ale jak widać, coś nam z tego zmieszczenia 8 razy zostanie. Czwórka mieści się w 34 8 razy i przekonajmy się, jaka zostanie nam reszta. Tak naprawdę to, co tutaj mówimy, to to, że czwórka zmieści się w 340 ileś dziesiątek razy. Odpowiadamy na takie pytanie, że czwórka mieści się w 340 80 razy i zapisujemy tę ósemkę na pozycji dziesiątek. Ale, żeby za dużo nie kombinować i liczyć takie zadania szybko, mówimy po prostu, że 4 mieści się w 34 8 razy i zapisujemy ósemkę na pozycji dziesiątek nad tą czwórką. 8 razy 4, wiemy już ile to jest, 8 razy 4 równa się 32, no i co teraz z tą resztą? 34 odjąć 32, 4 odjąć 2 równa się 2, a te trójki ulegają tajemniczemu rozproszeniu. Znoszą się wzajemnie, redukują do zera. 3 odjąć 3 równa się 0, czyli została nam dwójka reszty. Zauważcie, że to wszystko odbywa się w kolumnie dziesiątek. Wszystkie te liczby to kolumna dziesiątek, czyli w rzeczywistości mówimy, że czwórka mieści się w liczbie 340-80 razy. 80 razy 4 równa się 320, bo te trójki to kolumna setek, jedności, dziesiątki, setki i zostaje nam reszta 2, ale w kolumnie dziesiątek. Czyli w rzeczywistości mamy resztę 20. Teraz zrzucimy na dół tę czwórkę, która nam tutaj została, dopiszemy ją do naszej reszty, bo tak naprawdę nie chcemy dzielić liczby 340, tylko 344. Czyli spisujemy cyfrę z kolejnego rzędu, czwórkę, przypisujemy ją tutaj, inaczej możemy na tę operację spojrzeć tak. Powiedzieliśmy właśnie, że 4 mieści się w 344 80 razy. Mamy tu ósemkę w kolumnie dziesiątek. 80 razy 4 równa się 320, a reszta to 24. No to teraz pytamy, ile razy 4 mieści się w 24? To akurat wiemy: 4 razy 6 równa się 24, czyli czwórka mieści się w 24 6 razy. I tę szóstkę zapisujemy w kolumnie, w której to wszystko się odbywa, w kolumnie jedności. 6 razy 4 równa się 24. I tak jak poprzednio, odejmujemy. 24 odjąć 24 równa się 0. Z tego odejmowania nie mamy żadnej reszty. Czyli, co to znaczy? Że czwórka mieści się w 344 dokładnie 86 razy. Czyli, gdybyście zebrali 344 przedmioty. Podzielili je wszystkie na grupy 4 przedmioty w każdej, byłoby takich grup 86. Albo, gdybyście podzielili te przedmioty na grupy, w których jest 86 przedmiotów w każdej grupie, takich grup byłoby 4. No to zróbmy jeszcze jakieś zadanie. Mam nadzieję, że dzielenie pisemne staje się coraz prostsze może coś prostego 91 podzielone na 7. No i znowu 91 znajduje się poza tabliczką mnożenia do 12. Dla siódemki jest większa niż 7 razy 12. 7 razy 12 równa się 84. Pamiętacie z tabliczki mnożenia? W takim układzie skorzystamy z tego samego systemu, który pomógł nam przy poprzednim zadaniu. 7 mieści się w 9. Ile razy? 7 mieści się w 9. 1 raz. 1 razy 7 równa się 7. Odejmujemy 9, odjąć 7 równa się 2, i przepisujemy z góry 1 i mamy 21. I może wygląda to trochę jak magia, ale tak naprawdę właśnie policzyliśmy, że 7 mieści się w 90 10 razy. Tu mamy 1 na pozycji dziesiątek. 10. 10 razy 7 równa się 70. Tak jak gdyby tu było 0. Możemy je sobie dopisać, jeżeli Wam to pomoże. 91 odjąć 70 równa się 21, czyli 7 mieści się w 91 10 razy, i reszta z tego zmieszczenia to 21. Teraz, ile razy 7 zmieści się w 21? To wiemy z tabliczki mnożenia: 7 razy 3 równa się 21, czyli 7 mieści się w 21 3 razy. 3 razy 7 równa się 21, odejmujemy 21, odjąć 21 i mamy resztę 0, czyli 91 podzielone przez 7 równa się 13. Zróbmy jeszcze jakieś zadanie. Nie będziemy się zatrzymywać zbyt długo na szczegółowych wyjaśnieniach tych wszystkich pozycji i kolumn. Chcę w tym wideo, żebyście opanowali cały ten proces i jego poszczególne czynności. No to podzielmy 608 podzielone na 8. No i po kolei. Ile razy 8 mieści się w 6? 0 razy. No to przesuwamy się o jedną kolumnę w prawo. Ile razy 8 mieści się w 60? Przypomnijmy sobie tabliczkę mnożenia dla ósemki. Na przykład od 7. 8 razy 7 równa się 56, za mało. Jedziemy dalej. 8 razy 8 równa się 64. 64 jest za duże, nie pasuje, czyli cofamy się do liczby mniejszej. 8 mieści się w 67 razy, trochę nam zostanie, ale się mieści. No to piszemy. 8 mieści się w 67 razy, ponieważ rozpatrujemy całą 60, to 7 piszemy nad kolumną jedności tej 60, czyli nad jej zerem. Jest to jednocześnie kolumna dziesiątek całej naszej liczby, całej 608. 7 razy 8, to już wiemy, 56. 60 odjąć 56 równa się 4. Możemy to policzyć w pamięci, ale możemy też pożyczyć z tej szóstki. Tu będzie 10, tu będzie 5. 10 odjąć 6 równa się 4 i przepisujemy z tej kolumny ósemkę, ile razy 8 mieści się w 48. Ile to jest 8 razy 6? Dokładnie 48, czyli 8 mieści się w 48 6 razy. 6 razy 8, 48, odejmujemy, 48, odjąć 48 równa się 0. I znowu otrzymaliśmy resztę z tego dzielenia 0. Mam nadzieję, że pomogło Wam to zrozumieć, na czym polega całe to dzielenie pisemne dla trochę większych liczb. I tak naprawdę, jedyne co trzeba znać, żeby sobie z takim dzieleniem poradzić, to tabliczka mnożenia. Do 10 razy 10, a jeszcze lepiej do 12 razy 12.